Dzień dobry, moi drodzy. Zgodnie z waszymi życzeniami zrobię tutaj film. Słuchajcie, jak uruchomić właśnie taką lokomotywę ET22. To jest właśnie ta lokomotywa. No i pierwsze, co tutaj trzeba zrobić, musimy wstać z fotela. Na dwór nie będę wychodził, bo leje jak z cebra. Zobaczcie, i musimy wyjść z maszynowni. Zobaczcie, i musimy otworzyć. Tutaj zobaczcie, szafę niskiego napięcia, do tego włączymy sobie baterię, będzie burczeć, burczy nam troszeczkę, wchodzimy, zobaczcie, aktywacja kabiny, do tego będziemy, słuchajcie, musieli dać nastawnik jazdy i kasujemy tutaj czuwakiem. Następnie mamy tutaj odblokowanie pyk. Odblokowanie pyk. No i teraz idziemy do, zobaczcie, do maszynowni. W maszynowni przed nami jest tutaj cała szafa wysokiego napięcia. Tam dostać się do niej tak zwykle nie idzie, bo trzeba wziąć nastawniki jazdy, przekręcić w jedną stronę. Dopiero to będzie można odregulować. Zejdzie powietrze i rygiel nam odblokuje te drzwi. To jest zabezpieczenie takie, żeby czasami ktoś bez niczego tam nie wszedł, bo może być wielki problem. No i przed nami jest przetwornica. Takie przetwornice mamy dwie na tej oto lokomotywie. To przetwornica nie jest główna. Zbiornik główny, zasilanie, bach, i tutaj musimy sprężarkę, bach. OK. Do kabiny udajemy się z powrotem. I teraz, co najważniejsze, będziemy musieli włączyć małą sprężarkę, czy inaczej mówiąc, pomocnicą sprężarkę. Tutaj jest sprężarka duża, mamy takie dwie na tej lokomotywie i jest magiczny przycisk. Pompujemy. Musimy tak długo tutaj oczywiście trzymać, aż będzie ta sprężareczka sama się wyłączy. A powietrze, wiadomo, jest potrzebne tutaj, aby podnieść pantograf, żeby dotknął sieci, żebyśmy mieli prąd i oczywiście uruchomili lokomotywę. Widzicie, mamy tutaj sprężarka, już nam nabija powietrza. Dla niektórych takich troszeczkę leniuszków może zrobić to w ten sposób, że tutaj naciśniemy, możemy, słuchajcie, zablokować ten stycznik i on będzie pompował, ale trzeba pamiętać, że trzeba później odblokować. Dobra, wchodzimy do kabiny. Przechodzimy do kabiny. Mamy już powietrze napompowane, więc co najważniejsze, dużo ludzi tutaj się gubi, co najważniejsze, to trzeba przyłączyć ten oto hebelek. Następnie musimy, poczekajmy, podniesiemy sobie pantograf tylny. Czekamy tutaj, czy będzie, pokaże nam się tutaj na woltomierzu napięcie. Jest napięcie, napięcie się pokazało. No i wyłącznik szybki i musimy przytrzymać tutaj ten oto guziczek. Lampka się zaświeciła. No i co najważniejsze, sprężarka. Sprężarka już pompuje. Sprężarka już pompuje, a my udajemy się z powrotem do maszynowni. I musimy zrobić te same czynności, cośmy robili na samym początku. Czyli musimy z powrotem te zawory, słuchajcie, ustawić tak, jak one były. OK, jeżeli już tutaj tak mamy, włączymy sobie przetwornicę.
To oczywiście na wskaźnikach już widać, że przetwornicę mamy. Wsiadamy sobie. Zobaczcie. Tak jest. Ręczny hamulec. Ręczny hamulec jest spuszczony. No i jeszcze, co najważniejszego nie zrobiłem, słuchajcie, to musimy tutaj tym przełącznikiem włączyć. Proszę bardzo, jeszcze sprawdzę, czy dobrze to zrobiłem. Tak jest. Usiądziemy sobie wygodnie. Tu mamy takiego pakieciaka i siłę hamowania, czyli tutaj dajemy sobie na towarowy. Może nie siłę hamowania, ale że ogólnie. No i dobra, no i co teraz trzeba zrobić? Teraz musimy sobie ten kran dać na, słuchajcie, na jazdę. O, coś w tym stylu. A my będziemy odluźniaczem luzować lokomotywę. Zanim wyluzujemy, musimy sobie, słuchajcie, włączyć. O, proszę. Światła. Luzujemy. Jak nam wyluzuje, za chwileczkę zgłosimy się do pana dyżurnego, aby podał nam tutaj zielone światełko. Wycieraczki. No i spróbujmy teraz zgłosić się do pana dyżurnego. Katowice KO, pociąg 42-30-42, gotowy pod semaforem wjazdowym T po naprawie usterki lokomotywy. Pociąg 42-30-42, Katowice zrozumiały, podaje semafor. Przyjąłem. Ja również przyjąłem, czekamy tutaj, słuchajcie, na światełko. Mamy za sobą, na haku mamy same cysterny. No i ruszamy, moi drodzy. Mam nadzieję, że pojedziemy. No, ciężko się, słuchajcie, rusza. Można też jeszcze piasku posypać, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną nie ma sensu. Mamy wstrzyki liniowe, zobaczcie, cuda nie widy. I pomalutku ruszamy. Oczywiście spacją możemy tutaj kasować SHP. No teraz troszeczkę musimy się wstrzymać z nadawaniem pozycji, bo poszło dość dużo amper. Zobaczę, czy mogę jeszcze mu prądu dołożyć.
Bardzo proszę. Deszcz pada, oni stoją, zobaczcie, na deszczu. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o uruchomianie tej lokomotywy. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. No i co? No i zielony wam życzę bezpiecznej podróży. Trzymajcie się, no i do zobaczenia.